Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa, PSL Trzecia Droga. Zapraszam do mnie. Już widzę, że jest. Co prawda dzisiaj pogoda ładna, ale zawsze wygodnie jest na fotelu, wygodnym fotelu naszego mobilnego studia tutaj w Kraju. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę o pasy. Oczywiście. Tak. No i oczywiście musimy porozmawiać o tym, o czym rozmawia cała Polska. Tak jest. Tak jest, dokładnie. Proszę powiedzieć, bo wczoraj usłyszeliśmy, że są ustępstwa ze strony Unii, że jest porozumienie z rządem. Nawet coś zostało podpisane, tylko z jednej strony mamy rolników, którzy mówią, no dobrze, coś zostało było podpisane, ale my tu stoimy dalej na ulicach, jesteśmy. Chciałabym, żeby pan sobie czegoś posłuchał. Bo bardzo proszę. Sytuacja jest, wydaje mi się, bardziej niż skomplikowana. Tutaj, na blokadzie, prawda? I nagle podchodzą do nas ludzie, którzy czytają z internetu, ze stron internetowych coś o jakimś porozumieniu. Gdzieś coś wyciekło, ktoś coś podpisał. Wychodzą nazwiska, wychodzą jakieś organizacje związków rolniczych. A my jesteśmy tutaj. I teraz niech ktoś mi wyjaśni, dlaczego my tutaj stoimy, a nikt nie rozmawia z nami, a tam w Warszawie dzieje się co chce. Nie mamy nad tym zupełnie żadnej kontroli, no bo też nas tam nie wpuszczą. Do polityków wchodzą ludzie z wcześniej ustalonych list, a my nie mamy tam wejścia. Dlaczego nie mamy tam wejścia, skoro to my jesteśmy głównym poszkodowanym i to my oczekujemy zmian i dlaczego decydują za nas ludzie, którzy tak naprawdę, nawet niektórzy z nich nie organizowali protestów. Czytam, że to wasi przedstawiciele, nomen nomen. Ja nie mówię, nie chcę szufladkować, bo oczywiście niektórzy z nich organizowali i brali udział, ale niektórzy nie organizowali i nie brali udziału, a podpisują się pod ważnymi dokumentami, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Pani redaktor, ponad 160 organizacji związkowych, powstają nowe stowarzyszenia, nowe związki zawodowe. No nie da się zebrać wszystkich rolników z całej Polski, bo byśmy, nie wiem, nawet to przecież na stadionie moglibyśmy narodowym robić takie konsultacje. No nie ma tak dużego stołu, rozumiem. Wiadomo, ale że zawsze są jakieś normy przedstawicielstwa. My oczywiście rolników zapraszamy do resortu. Resort jest mega otwarty. Od pierwszego dnia spotykamy się i pan minister Czesław Siekierski i pozostali członkowie kierownictwa. Spotykamy się w różnych miejscach, bo to i w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i podczas różnego rodzaju konferencji, wydarzeń, targów. I tutaj mieliśmy do czynienia z forum takim rolniczym, które odbywa się od 2018 roku. Pan Balasz jest organizatorem tego forum w Jasionce. I tam oczywiście jeździli w poprzednich latach ministrowie z Prawa i Sprawiedliwości, politycy, ale też przedstawiciele różnych opcji politycznych, samorządowcy, wszyscy, którzy chcą brać udział w debacie, rozmawiać i kreślić. Jak dużym, proszę powiedzieć, jak dużym problemem jest fakt, że tak naprawdę nie ma jednego lidera, nie ma twarzy tych protestów, takiej twarzy, takiego lidera, z którym moglibyście usiąść do stołu i rzeczywiście sprawić, że wszystkie te organizacje, sam pan powiedział, że jest ich ponad 160, mogłyby powiedzieć, ok, odchodzimy od protestu, wracamy do domu. Są na pewno rozmowy prowadzone z liderami tych różnych organizacji, bo proszą nas o spotkania, pojawiają się przecież i pisma od pierwszych dni tak naprawdę nowego rządu, żeby doprowadzić do takich spotkań i się spotykamy. Natomiast no, trudno dzisiaj powiedzieć, kto jest liderem, kto jest najważniejszy, bo każdy, kto przychodzi ze swoimi postulatami, mówi, że jego postulaty są oczywiście najważniejsze. Mamy często kwestię bardzo tą taką dzielącą osoby siedzące przy jednym stole, bo inne są potrzeby dzisiaj rolników z województwa podkarpackiego, podlaskiego, a inne są potrzeby rolników z województwa zachodniopomorskiego. Inne są potrzeby producentów roślin, inne są potrzeby producentów zwierząt często. I, tak, tylko i tu my musimy znaleźć tak takie rozwiązania. Z zewnątrz, jak patrzę na tę sytuację, to mam wrażenie, że te organizacje, stowarzyszenia rosną trochę jak grzyby po deszczu. Rolnicy się napędzają
powstają, powstają nowe grupy. Wy próbujecie tu się z kimś podpisać, tu się z kimś dogadać, ale powstają nowe organizacje i to się zaczyna wymykać pod kontroli jakiejkolwiek. Czy to trochę zaczyna wyglądać tak, jakby to była niekończąca się opowieść? Trochę pewnie tak jest, bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy w przededniu wyborów samorządowych, eurowyborów i tam też widzimy, oprócz aktywnych rolników, tych rolników, którzy walczą o swoją przyszłość, o to, na jakich zasadach będą gospodarować, pojawiają się aktywni politycy, samorządowcy, kandydaci w wielu wyborach od szczebla gminnego. Czy tam bardzo często podlewana jest ta atmosfera w negatywny sposób? Ja wczoraj podczas protestu, który był zorganizowany w moim mieście powiatowym w Zambrowie, usłyszałem od lidera tego protestu, że kilka dni wcześniej pan premier Sasin, który był na spotkaniu swoim wyborczym, zachęcał rolników do tego, żeby wywieźć obornik pod mój dom. Jeżeli to rolnicy... A słyszał pan o oborniku pod domem tak, rodzinnym Szymona Hołowni? Słyszałem. Jak jest dobry obornik, to chętnie rolnicy go przyjmą, wykorzystają. Tylko no tak, ale no nie to nie, mieście, nie ten to sposób, miejsce. Tak. Różne były formy protestu, bardziej ekspresyjne, mniej ekspresyjne, ale ważne, żeby szukać rozwiązań, a nie eskalować dzisiaj napięcie, doprowadzać do sytuacji, gdzie później jedna czy druga strona ma być poszkodowana, bo nie o to chodzi. Siadamy do rozmów, tak naprawdę czym innym był ten obornik wtedy przy piątce Kaczyńskiego, bo rolnicy chcieli zablokować ustawę, która miałaby wejść i w sposób skuteczny udało im się zablokować. Ja też uczestniczyłem w tych protestach, ale bardzo grzecznie, bardzo spokojnie, jako przedstawiciel opozycji wtedy, jako ten, który z rolnictwem jest od zawsze związany. I dzisiaj też są rolnicy, którzy mówią, to, co zostało zrobione do tej pory, już jest dobrym rozwiązaniem. No dobrze, ale to, co zostało zrobione do tej pory, to między innymi zostało podpisane to porozumienie, o którym mówimy. Tylko rolnicy mówią, okej, fajnie, tylko podpisali porozumienie, ale nie z tymi rolnikami, co trzeba. Mam wrażenie, że tutaj w zależności od tego, z jaką grupą byśmy rozmawiali, no to będą różne oceny. Byli tam przedstawiciele tych różnych organizacji, które blokowały granice, które w wielu miejscach przygotowywało protesty. Być może nie wszyscy. To porozumienie tak naprawdę też ono nie wnosi tutaj to są nic pewne w temacie no właśnie, zakończenia proszę, protestów, tylko to są takie wspólne zobowiązania, tak, że rząd będzie robił wszystko, żeby wywieźć chociażby nadwyżkę zboża, którą mamy dzisiaj w polskich magazynach, w polskich silosach i to jest bezwzględnie potrzebne i ważne. Z drugiej strony organizacje, że będą wspierać polski rząd w tym działaniu, bo dzisiaj to jest oczywiście i kwestia uzgodnień z Ukrainą z jednej strony, z drugiej strony z Unią Europejską, z Komisją i te rozmowy trwają. To, co udało się już wynegocjować w ramach Zielonego Ładu, tak naprawdę najważniejsze postulaty spełnia. Oczywiście słyszymy wyrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu do kosza całkowicie. No, na to musiałyby się zgodzić wszystkie kraje członkowskie. Wiemy, że takiej woli nie ma, ale na zdrowych, mądrych zasadach przygotowane działania, programy, one dają możliwość pozyskania większych pieniędzy w ramach dopłat, które rolnicy otrzymują od 20 lat. I oczywiście ważne, żeby to powstawało wszystko w konsensusie. Tutaj musimy dzisiaj i w tym programie, to powiem i w wielu miejscach, gdzie jestem, jednak wypracować definicję aktywnego rolnika, żeby pieniądze były właściwie celowane, żeby trafiały do tych, którzy użytkują ziemię, z jednej strony ponoszą koszta, z drugiej strony czerpią zyski, a nie do posiadaczy. Bo jeżeli ktoś posiada ziemię i często jej nie użytkuje, tylko jest ona wydzierżawiona, to tak naprawdę, jeśli jest susza, to ma szkodę, ma stratę ten, który użytkuje ziemię. Jeśli mamy dopłacić do drogich nawozów, do paliwa, to niech te pieniądze trafią do tego faktycznego użytkownika. I to, jak pokazują te wszystkie wskaźniki, 1 200 000 osób składa, 1 200 000 rolników składa wnioski o dopłaty obszarowe, a tak naprawdę po taką pomoc,
pomoc, jak później jest dobrze zaprogramowana, celowana, występuje 300-400 tysięcy rolników. I to musimy określić. No, też te zmiany, które wprowadzamy. Chcemy, żeby mieć konkretne dane, chociażby przedstawiane przez instytuty, te, które od lat funkcjonują. No, niestety PiS zepsuł w ostatnich latach. Wyzbył się fachowców, a powołał osoby często niezwiązane ze światem nauki, z taką wiedzą, która jest potrzebna, żeby odpowiednie raporty przygotować. I później mamy to, że opracowania powstają przez osoby, które tak naprawdę samozwańczo określiły się ekspertami w danej dziedzinie. Jeszcze jak mają duże zasięgi w różnych mediach społecznościowych, jest im łatwiej. Często później, jeżeli to zestawimy z tymi danymi, które są przygotowane przez ministerstwo czy przez instytucje nam podległe, okazuje się, że te dane są bardzo rozbieżne. To tak jak było z określeniem tej nadwyżki zboża. Jedne dane wskazywały, jedne podmioty wskazywały na 5 milionów ton, inne na 9, kolejne na 4. Tak, no to robi różnicę. To robi różnicę. No dobra, ale skoro mamy wstępne ustalenia tych ustępstw ze strony Unii, skoro mamy też te uzgodnienia wstępne podpisane w tej w jesionce, to proszę powiedzieć, jak wy ustalicie, kto uznał te wszystkie porozumienia, a kto nie? Tak naprawdę tutaj kwestia, czy ktoś uznał te porozumienie, czy nie. Jak nie uznał, będzie dalej na ulicy. Ale to nic nie zmienia, bo to jest takie mówię wspólne zobowiązanie do działania. Natomiast te pierwsze postulaty, które rolnicy nam zgłaszali na granicy jeszcze w grudniu 2023 roku, zostały spełnione. Bo jeśli mówimy o dopłatach do kukurydzy, te dopłaty do końca przyszłego tygodnia w 100% wpłyną na konta rolników. Jeśli mówimy o pomocy suszowej, wnioski zostały złożone. I tutaj zasady składania tych wniosków i aplikacja to przygotował poprzedni rząd i też dzisiaj są krytykowane te rozwiązania. Natomiast nie są jasne. Na przyszło. Znaczy ta aplikacja pozostawia wiele do życzenia, sposób wyliczania tej straty. Tak? Więc tutaj oczywiście na przyszły sezon do czerwca musimy przygotować nowe, dobre zasady. I mam nadzieję, że one zadowolą większość rolników. Nigdy nie będzie tak, że 100% powie, że wszystko jest super, bo różny jest profil tych gospodarstw. Proszę powiedzieć, jak wyobrażacie sobie pozytywny kalendarz na najbliższe tygodnie w kwestii rozmów z rolnikami? Bo wybory mają swój termin. Do wyborów na pewno będzie trudno rozmawiać, bo wy możecie chcieć łagodzić konflikt, ale zawsze będzie ktoś, kto będzie go podlewał. Jak wyobrażacie sobie ten pozytywny kalendarz? Co dalej? No mam nadzieję, że w tych najbliższych tygodniach maksymalne pieniądze przelejemy na konta rolników. Ja akurat nadzoruję Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i to będzie zrobione. Uszczelniamy granice, to kolejne decyzje o niewpuszczeniu produktów, które nie spełniają norm wydawane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, więc to się dzieje. Kary nakładane chociażby na te firmy, które sprowadzały zboża techniczne, a wprowadzały do obrotu jako później paszowe czy konsumpcyjne. To są postępowania, które trwają dzisiaj w prokuraturze, które będą nakładać kary na kolejne podmioty, kolejne firmy, ale też no, tak jak tutaj z panią redaktor, żeby trafić do miejsca docelowego, no musimy całą trasę przejechać. Nie da się inaczej. Tak samo tutaj są decyzje. Tak, ale przez Polskę wczoraj raczej nie było jak przejechać. Wczoraj nie było jak przejechać. Te protesty nasilają się ze względu na to, że rolnicy chcą wyrazić swój sprzeciw i tak jak byli w Warszawie, była krytyka, że zablokowali Warszawę. Są na drogach, jest krytyka, że blokują swoje drogi. No tutaj ci, którzy walczą o przyszłość swoją, swoich dzieci, wyrażają to i prawdziwi rolnicy starają się protestować tak, żeby jednak umożliwić normalne funkcjonowanie mieszkańcom, bo też muszą dojechać przecież i samochody uprzywilejowane, i transport, który chociażby ten transport mleka, który musi codziennie przejechać. Tak. Ale każde inne, ktoś musi dojechać do urzędu, ktoś musi dojechać do szpitala, do lekarza i to wszystko się dzieje. Oczywiście chcemy, żeby rolnicy zeszli z tych
blokad. Nie dlatego, że im się to znudziło, tylko dlatego, że problemy zostały rozwiązane. Tak jak mówimy, te pierwsze postulaty zostały spełnione. Oczywiście tych postulatów, tak jak pani redaktor zauważyła, jest coraz więcej i organizacje, i postulaty rosną jak grzyby po deszczu. Te zdroworozsądkowe, racjonalne spełniamy i będziemy chcieli spełnić w całości, mówiąc chociażby o tych irracjonalnych zapisach Europejskiego Zielonego Ładu, ale też mówiąc o relacjach handlowych z Ukrainą, też musimy to ułożyć w ten sposób. No tak, jeszcze spotkanie polsko-ukraińskie. Te spotkania też od pierwszego dnia nowego rządu odbywają się ze strony ukraińską. Chcemy wypracować te relacje w ten sposób, że uszczelnimy granice, ustanowimy kontyngenty, embargo cały czas obowiązuje na te cztery produkty. Natomiast też nie chcemy działania takiego jednostronnego, bo zdajemy sobie sprawę, że granica działa w obie strony, że oprócz tego, co przyjeżdża z Ukrainy, my też chcemy eksportować. Polska też dużo chcemy eksportuje, wysyłać. Nawet więcej eksportuje. Dokładnie tak. I tutaj, jeżeli same produkty rolne weźmiemy pod uwagę, no to ostatni rok był bilans ujemny, ale jeśli chodzi o inne produkty, o inne gałęzie gospodarki, ten bilans handlowy był dodatni na plus, więc o tym wszystkim musimy dzisiaj myśleć, zachowując się też zdroworozsądkowo, bo populistyczne hasła nie rozwiążą problemów. Proszę powiedzieć, bo wszyscy dzisiaj, jutro, w tym tygodniu podsumowujemy 100 dni rządów Donalda Tuska, bo ten termin właśnie mija. Pamiętamy wszyscy 100 konkretów na 100 dni. Jak pan ze swojej perspektywy, perspektywy Ministerstwa Rolnictwa, widzi te obietnice? Mówię tutaj oczywiście o tych, które was interesują najbardziej. Myślę, że to nawet więcej niż 100 konkretów zostało zrealizowane w te 100 dni pierwszych. Tylko mamy tuskometry, dzisiaj będziemy to pokazywać. Ale nie mówię, że to są te, bo przecież też przejmując rządy po PiS-ie, mierzymy się z wieloma tematami i problemami, chociażby doniesienia dzisiejsze i informacja z Najwyższej Izby Kontroli. My musimy po tym PiS-ie te pierwsze 100 dni wiele obszarów sprzątać, naprawiać. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako... Jak pan ocenia te porządki w Ministerstwie Rolnictwa? One nabierają tempa, czy już zwalniają, bo prawie jest posprzątane, czy to jest temat na kolejne miesiące? Myślę, że nabierają tempa, bo tak jak też był przecież problem z przejęciem tej władzy, bo tromowanie się w wielu miejscach tych urzędników, którzy nie mogli się pogodzić z tym, że są do wymiany. A dlaczego są do wymiany? Bo nie chcą pracować. Ci, którzy chcą pracować i dają konkretne rozwiązania, naprawdę jest wielu dyrektorów, którzy pracują wiele lat w ministerstwie, w różnych instytucjach i to PiS tak naprawdę przyszedł jako pierwszy i robił przez porządków i podsumowania porządków, które robicie w waszym resorcie, usłyszymy o nadużyciach? Tak, też były nieprawidłowości, które dzisiaj jest przygotowywany już taki raport z audytu, który pokaże, jak to wyglądało. No już myślę, że w najbliższych, może nie dniach, bardziej tygodniach trzeba powiedzieć, bo to nie jest tak, żeby naobiecywać dużo i tego nie spełnić. Natomiast no, jest tych nieprawidłowości w wielu obszarach. PiS-owi zależało na tym, żeby zarabiali swoi ludzie, żeby swoi ludzie dostawali pieniądze. To pokazują i afery respiratorowe, ale przecież i NCBiR, ale tak samo tutaj dotacje różnego rodzaju, wsparcie otrzymywały osoby, które miały otrzymać. No, z tego też tytułu wiele naborów takich wniosków, które miały być merytorycznie oceniane, były likwidowane, a w to miejsce powstawały różnego rodzaju programy, gdzie trzeba było jechać, ukłonić się do danego ministra, poprosić i przyjechać później z tą tabliczką, ale przy tym musiał się wylansować jakiś polityk z PiS-u. Nie na tym rzecz polega, bo chociażby wykorzystanie środków z KPO. Dzisiaj słyszymy
o tym, że program retencji, który był tak szumnie zapowiadany, może się nie udać ze względu na terminy, bo przecież i pozwolenia wodnoprawne i wszystkie inwestycje wymagają czasu. A tak naprawdę oprócz tego, że były zablokowane środki z KPO, to nic się nie robiło przez te lata, by przygotować. Bo ja, będąc w zarządzie województwa podlaskiego, nawet jeśli nie było środków, a był pomysł na to, że jest jakaś inwestycja potrzebna, przygotowane były projekty, plany przebudowy chociażby drogi. Tak. Uwolniły się jakieś środki. Dzisiaj zarząd województwa, który jest jeszcze z PiS-u, mam nadzieję, że już niedługo, może realizować tą inwestycję, bo miał gotowy projekt, pozwolenia, inwestycja może działać. Jeśli się nic nie przygotowało, to czas biegnie, czas się kończy, a środków nie będzie można wykorzystać. No właśnie, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, dobrego dnia. Powodzenia życzę. Pogoda coraz lepsza, rolnicy chcieliby wyjść w pole, a nie stać na drogach. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że tak się stanie. My też byśmy chcieli spokojnie funkcjonować. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.